Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Weronika Augustynowicz i miałam z Wami się spotkać w Waszych szkołach, w Waszych klasach. Niestety to, co się dzieje, uniemożliwiło mi to. Dlatego nagrałam dla Was ten filmik. Może na początek kilka słów najpierw o mnie. Jestem psychologiem, pracuję poradniczo, to znaczy, że spotykam się z różnymi osobami, ze swoimi klientami i staram się im pomóc w rozwiązaniu ich trudności, problemów, z którymi się do mnie zgłaszają. Jestem też trenerem, czyli pracuję z grupami, prowadzę warsztaty, prowadzę szkolenia. Najczęściej dotyczą one różnych tematów związanych z psychologią. Jestem też coachem i praktykuję taką formę, metody terapii, jaką jest dialog motywujący. Co to znaczy? To znaczy, że w pracy z drugim człowiekiem przede wszystkim koncentruję się na jego zasobach. Uznaję, że każdy ma potencjał, każdy ma jakieś zasoby, a po drugie każdy jest też ekspertem od swojego życia. I właśnie w pracy z drugą osobą staram się jej towarzyszyć, pomóc w odkryciu swojego potencjału, w przypomnieniu sobie o własnych zasobach i potem w wykorzystaniu ich do poradzenia sobie z jakimiś trudnościami, czy do zmotywowania siebie do jakiejś zmiany, która jest dla tej osoby ważna. I dlatego to ćwiczenie, które chciałam Wam zaproponować, właśnie będzie dotyczyło zasobów, będzie dotyczyło odkrywania własnego potencjału. Myślę sobie, że wielu z Was mogło trafić w internecie czy w telewizji na różnego rodzaju gotowce, gotowe rady, jak sobie radzić z tą sytuacją obecną. Ale tak to jest z radami, że dla niektórych są w 100% trafione, dla innych są przysłowiową kulą w płot. Dlatego chciałam Was zachęcić teraz do tego, żeby poszukać, odkryć własne zasoby, własny potencjał i zastanowić się nad tym, jak możecie je wykorzystać w poradzeniu sobie z tą codziennością. Do tego na pewno przyda Wam się arkusz, lista zasobów, które znajdziecie w linku pod tym filmikiem. Zaznacz na tej kartce, na tym arkuszu wszystkie swoje mocne strony. Staraj się nie być wobec siebie krytycznym, krytyczną. Zaznacz wszystko, co Ci przychodzi do głowy. Pamiętaj też, że ta myśl pierwsza, która Ci przyjdzie do głowy, najlepiej Ciebie charakteryzuje. Jeśli masz zaznaczonych wiele zasobów, to gratuluję, super. Żeby jednak wybrać te najważniejsze, możesz teraz zliczyć te wszystkie zasoby, które udało Ci się zaznaczyć w sumie i spróbować skrócić je o połowę. Jeśli nadal będziesz miał więcej niż 5-8 zasobów, to powtórz to działanie. Ważne, żeby na koniec pozostało 5 do 8 najważniejszych Twoich mocnych cech, czyli takich Twoich umiejętności, takich Twoich cech, które sobie najbardziej cenisz, które mają dla Ciebie największą wartość, największe znaczenie. Jeśli wykonujesz to ćwiczenie sama, to zapisz teraz na kartce, jak rozumiesz każdy ze swoich zasobów, każdą z tych mocnych stron, które zaznaczyłaś i dlaczego jest ona dla Ciebie taka ważna. Możesz też to ćwiczenie wykonać z kimś bliskim, z jakąś koleżanką bądź kolegą, z którym się połączysz online i wtedy zamiast pisać możesz opowiedzieć tej osobie, dlaczego tych 5-8 cech, które wybrałaś ostatecznie, ma dla Ciebie takie znaczenie i taką wartość. Dlaczego to jest takie ważne, żeby napisać czy opowiedzieć o swoich mocnych stronach? Po pierwsze, słowo pisane w naszej kulturze ma dużą wartość. Zauważ, że wszystkie umowy, wszystkie ważne dokumenty są spisywane. Więc jeżeli zapiszesz, dlaczego dla Ciebie Twoje zasoby mają znaczenie i wartość, to oczywiście w tym momencie je dodatkowo wzmocnisz. Z kolei jeżeli opowiadasz komuś o swoich zasobach, czyli wypowiadasz je na głos, masz wtedy możliwość przekazać to, co masz w głowie komuś innemu, ale jednocześnie usłyszeć samego siebie. Werbalizacja swoich myśli jest czymś bardzo ważnym. Między innymi dlatego wizyta u psychologa jest taka skuteczna, bo możesz wobec życzliwej osoby opowiedzieć to, co do tej pory było tylko w twojej głowie, w twoim wnętrzu. Zapisz na kartce teraz swój cel. Może to być na przykład zachowanie jak najlepszej kondycji psychofizycznej w trakcie tej kwarantanny. Pamiętaj też o jednej zasadzie, że tak naprawdę o wiele przyjemniej i o wiele łatwiej realizuje się te cele, które są sformułowane w sposób pozytywny. Czyli chcę zachować dobrą kondycję psychofizyczną, a nie chcę nie zwariować. Formułując swój własny cel, warto też zastosować pewną zasadę, którą nazywamy zasadą SMART. Jest to zasada, która mówi o tym, że mamy większą szansę na zrealizowanie celu, który jest właściwie sformułowany, to znaczy, że jest specyficzny, czyli jasno wiesz, co chcesz osiągnąć, czego twój cel dotyczy. Mierzalny, to znaczy, że jest pewien wskaźnik, może to być wskaźnik liczbowy, może to być pewna miara, czy opis stanu, który ma zaistnieć w momencie, kiedy swój cel zrealizujesz. Ten cel musi być też ambitny, to znaczy, że musi być dla ciebie ważny, musi być dla ciebie wyzwaniem, musi cię do czegoś inspirować. Musi też być cel realny. Co to znaczy? To znaczy, że musisz mieć przekonanie albo już posiadać wszystkie zasoby, które są potrzebne do tego, aby ten cel osiągnąć. I ostatnia zasada, musi być cel terminowy. To znaczy, że musisz wyznaczyć sobie jakiś deadline, jakiś termin, w którym ten cel chcesz zrealizować. Zastanów się teraz, w jaki sposób możesz wykorzystać swój osobisty potencjał, czyli tych 8 czy 5 najważniejszych zasobów, które zaznaczyłeś na kartce, właśnie w celu osiągnięcia chociażby takiej kondycji i zdrowia psychofizycznego w trakcie trwającej kwarantanny. Na przykład pomyśl sobie, jak twoje zasoby, jeśli masz takowe, jak inteligencja, ambicja, otwartość, towarzyskość, mogą ci pomóc teraz zostać zdrowym na ciele i na duchu. Jeśli wykonujesz to ćwiczenie sam, sama, to zapisz teraz na kartce obok każdego ze swoich najważniejszych zasobów przynajmniej jedno działanie, które możesz wykonać dzięki temu zasobowi, a który jednocześnie przybliży cię do twojego celu. W sytuacji, w której masz możliwość porozmawiać z kimś bliskim o tym, to po prostu zapisz, a potem opowiedz o tych działaniach, o tych zadaniach, które przyszły ci do głowy. Prawdopodobnie twoja bliska osoba też może mieć jakieś pomysły i wiadomo, że zasada co dwie głowy to nie jedna zazwyczaj się sprawdza. Mam nadzieję, że to ćwiczenie było dla ciebie wartościowe. Jeśli tak, to może zaproś do niego też swoich znajomych, swoich bliskich. Niech po prostu każdy poczuje, że ma w sobie moc, ma w sobie potencjał. Dostrzeże też pozytywne strony tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Pozdrawiam cię bardzo ciepło i pamiętaj, zostań w domu.